Witajcie Tupyro i zagrajmy w Legacy of Kain: Defiance. Czwarty odcinek Vampire Citadela. And so I arrived at the citadel of my vampire ancestors, long abandoned since their extinction eons ago. Perhaps it still held the wisdom of its creators. Here, Mobius said I would find proof that Raziel was not what I thought he was, or hoped he would be. But in sending me here, Mobius had done me an unexpected, or perhaps an unwitting, service. For it was my destiny, not Raziel's, my role as Scion of Balance, whose secrets I was here to discover. Okej. W poprzednim odcinku zdobyliśmy mod Dimension. Oj, krótkie lagi były. Dobra, już dobrze jest. Strzałem. Tylko oczyszczone, idziemy w dół. Ła. Oho, jakieś dziwne pnącza. Straszne. Tutaj jest jedno. Dobra, już nie ma. Ten czysty, idziemy dalej. Po krótkiej walce z cieniami idziemy dalej. Trzeba przez kratę. Oj, coś mnie rzuca. To kolejny ten Sarafan. Nie? O! Nowy przeciwnik. Karalucho wygląda trochę jak karalu. Przecież... nie, bez przesady. Ale jak opak, jakiś żuczek czy coś. Dobra, ruszamy dalej. Oho. A, ukrywamy się, sprytnie. Może to jacyś łowcy wampirów w tamtym okresie. Albo po prostu jacyś tubylcy, którzy teraz mieszkają w Wampirzej Cytadeli. Mamy mod Dimension. To za ciekawa jest technika nadziewania. Posiłek. Kamera jest naprawdę nie... Okej, wszyscy pokonani, ruszamy dalej. Here no doubt was the evidence Mobius wished me to have. For the vampires had prophesied not one, but two champions. One destined to be Nosgoth's redeemer, the other, its destroyer. The vampire's hero wielded the Reaver, forged for this very purpose. His opponent was clearly the champion of their adversaries, the Hilden, and brandished a flaming sword. The foretold outcome was unambiguous. The vampire hero would fall. Okej. Trafiliśmy tutaj do przepowiedni Vampire Citadeli, że będzie dwóch bohaterów, którzy Nosgoth ocalą. Lecz przegra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Aj! Jak widzimy, znowu są te śmieszne pancerze. Pewnie znów walka. Dobra. Pierw użyjemy mocy Dimension. Dobra. Prawie przypomnienia, Dimension oczywiście teleportuje nas do przeciwników, zadając im bardzo poważne obrażenia. Strasznie zbugowane są te przeciwnicy. Dobra, mamy Reavera. The Reaver required some additional enhancement before this door could be opened. Teraz potrzebujemy lewej części fragmentu Balance Emblem, który musimy znaleźć. Niestety nie mamy na razie do niego dostępu. Okej, zdobyliśmy artefakt The Wheel of Fate. Tutaj tak zwana linia życia. Tą wierzą wampiry. Okej, znowu po kolejne świetne nadzienie. Nadziewany i tniemy. Szybkie jedzenie, wracamy na sam początek. Znowu żołnierze są. Ojej, już straciłem enchantment. Uwaga. Jasna. Specjal. Dobra, w pięknym stylu znowu. Doładowanie. Jasne. Jeszcze raz. O. Okej, drzwi otwarte. Idziemy dalej. Ciąć. Zaraz. tniemy zawodowo. Jazda. Tych przeciwników. Dużo do dania nie ma w sumie, sama tylko walka jest. Oczywiście możemy zauważyć, jak ci tubylcy gadają dziwnie, tak nic dziwnego. Przecież można ich zrozumieć, wampiri. Czyli otwarte. O. Twierdzi mają kółko. No i rzeczywiście, klucz działa. Wheel of Fate działa. Idziemy dalej. Checkpoint. Cienie. Też tam widzę. Dobra, wykorzystajmy ich jak najwięcej. No. Dimension. Korzystany. Jest tutaj widać fragment talizmanu do życia. Jasna, idziemy dalej. Czekamy. No ładujmy miecz. Okej, jest tam jakiś portal i hyper jump możemy użyć. Ani w lewo, ani w prawo nie możemy zmierzyć. Zostaje nam tylko przejść przez portal. Gdzie my jesteśmy? Jak wyjdę z tego pomieszczenia po tych zaatakowanych przez tubylców, może się dowiem. Ładujmy miecz. Jazda. Wbite. Kain i jego poczucie humoru. Dobra, posilnie się. Okej. Weszliśmy i... O kurczę, jakiś anioł. Chyba jesteśmy w świątyni. Jednej ze świątyni wampirzy, gdzie krzyczą żywioły. Tak. Musimy zawalczyć z tym aniołkiem. Nightmare Hammer został odblokowany. Dobra, chwileczkę. To jest... Aha. Dobra. Aha, czyli to jest coś takiego, że po prostu... Atak w dół, ale nie spadamy jednak. Jeszcze nie spadamy, tylko jeszcze jesteśmy chwilę w powietrzu. Au. Dobrze, chwilę stąd odejść. Dobrze. Ciężkie te anioły. kamera jest jeszcze trudniejsza przy tej walce. Okej. Anioł zniszczony. Właściwie wampir anioł. I zyskaliśmy z powrotem wejście po tej świątyni. Tamtąd przyszliśmy. Arkańtą. Czemu to tak się świeci? Zastanawiające. Ale to nie jest nasza zagadka. Dobra. Okej, wspinamy się, podziwiając pięknie świecącego się Reavera. No niestety już nie. Chodzimy na górę. Okej, tu jest czysto. Przynajmniej na razie. Okej, posilony. Taka dziwna kula. Czego jest, nie wiem. Idziemy dalej. O, widać portal. Ten nie spadł. No, przejdź. I też są wojownicy o wolność. Najpierw pójdę tam. To jest też portal jakiś, ale nie działa. No dobra. To się zmierzmy z tym. Teleport. I wypróbujmy nową zabawkę. Aha, czyli po prostu taki atak w dół. I on się również odbija podobnie jak w tym bossie trzecim, czyli tym, ale taki jest plus, że tego, że on podnosi się na wyższą odległość i można wciąż go atakować. No dobra, przejdźmy przez ten portal.